W dniu dzisiejszym rozpoczynamy zbiórkę podpisów pod naszą petycją do Rady Miasta, mającą na celu umożliwienie szczecinianom legalnego spożywania alkoholu na szczecińskich bulwarach. Poprzez tą zbiórkę podpisów mamy na celu sprawdzenie, czy nasza inicjatywa ma realne poparcie pośród mieszkańców Szczecina. No, jak wiadomo, aktualnie na szczecińskich bulwarach bardzo dużo ludzi spotyka się ze swoimi znajomymi, aby w kulturalny oczywiście sposób spożyć alkohol. Jednak jest to w Szczecinie nielegalne i policja i Straż Miejska kara ludzi za takie zachowanie mandatami, co jest naszym zdaniem zupełnym absurdem. Ludzie powinni mieć możliwość kulturalnego spożywania alkoholu w miejscu, które tak bardzo sobie upodobali, to jest na szczecińskich bulwarach. Pomimo tego, że i tak dzisiaj są takie przepisy i to jest spożywanie alkoholu jest tutaj nielegalne, to ludzie i tak ten alkohol tutaj spożywają, co tak naprawdę nie niesie za sobą jakichś szczególnie negatywnych konsekwencji. Wobec tego, jako Młodzi dla Wolności, opowiadamy się za zniesieniem tak absurdalnych i zupełnie niepotrzebnych przepisów. Planujemy zbierać zarówno na bulwarach, przede wszystkim w akademikach, gdyż tam głównie są ludzie młodzi. Gdy nie ma ofiary, to nie ma przestępstwa. Jeżeli człowiek coś robi, ale nie krzywdzi innych ludzi, to ma prawo spędzać wolny czas tak, jak tego chce. Naszym zdaniem policja, która dzisiaj chodzi po bulwarach i wlepia mandaty, nie ma żadnego problemu, żeby dalej patrolowała okolice bulwarów, natomiast karała ludzi, którzy rzeczywiście przeszkadzają mieszkańcom w spokojnym spędzaniu czasu.